Martwiłem się, słuchając konferencji Piotra, ponieważ myślałem, że to się więcej sprzeciwiał. A w dużej mierze, chyba jesteśmy zgodni. Też chciałem na wstępie powiedzieć, że to, co powiem, będzie na pewno bardzo subiektywne. Niekoniecznie prawdziwe, mogę się mylić, jak ja mówię na końcu swoich filmów. Niektóre rzeczy mogą być trochę oburzające. Chciałbym zapewnić, że nie chodzi o krytykę duchową, dlatego że człowiek, często krytykując duchownych, znajdujemy się w takiej sytuacji człowieka, który nie płaci na ZUS, oszukuje, a potem mówi, że nie ma dostatecznej opieki zdrowotnej, nie? Trochę bywa na tej zasadzie, także szybciej to. Podzieliłem całość powodów na dwie grupy. Powody zależne od nas, Kościoła, i powody niezależne od nas, Kościoła. Przy czym te niezależne przelecę szybciutko, bo na zasadzie co z tego, że je wymienimy, jak są niezależne od nas, tak? Warto je sobie uświadamiać, ale chyba nie są najważniejsze. Niektóre z wypadków są nieusuwalne, tak? Bo niektóre to nawet dobrze, że są, bo w niektórych rzeczach czy jest niepopularny z powodów, który powinien być niepopularny, bo dobrze, że przez tym trwa. Więc tych takich, na które nie mamy za bardzo wpływu, bo one są po prostu. Oczywiście jest coś takiego jak cywilizacja śmierci, walka z Kościołem. Wydaje mi się, że natężenie tej walki jest od XIX wieku nie było tak silne. Tak mi się wydaje, że w XIX wieku owszem był bardzo, bardzo antyklerykalizm. Potem był moment oczywiście w Niemczech hitlerowskich. Ale generalnie wydaje mi się, że jest silniejsze niż na przykład za komunizm. Druga rzecz, skłócenie potrzeb w ogóle. Obserwuje się coś takiego, że bardziej żyjemy chwilą obecną, tym co jest w tej chwili, co ciekawe. Nawet nie można powiedzieć, że pieniędzmi, bo młodzież, zauważono takie zjawisko, że młodzież ostatnio mniej się interesuje pieniędzmi, a bardziej w zasadzie po pieniądze zakładają jakąś przyszłość. Że sobie oszczędzam na przyszłość, albo sobie kupię coś, co będę miał, dom i tak dalej. Natomiast wśród młodzieży zaobserwowane takie zjawisko jest opisywane, że bardziej zależy na takim, na przykład na tym, żeby wieczorem iść do pubu z przyjaciółmi, niż nawet na pieniądzach. Już nie mówię o potrzebach duchowych. Oczywiście każde takie stwierdzenie jest pewnego rodzaju generalizacją, tak? Nie chciałbym tutaj... Carpe diem, tak. Tak, takie carpe diem, ale w takim negatywnym sensie, tak? Skłócenie potrzeb religijnych również przypisuje to trochę stępieniu naszej wrażliwości. Zobaczcie stary film. Stary to znaczy taki z lat 60. na przykład, jego tempo i tempo filmu, które jest dzisiaj. Natężenie emocji, jak jest w tym filmie, w ciągu tam powiedzmy kilku minut. Tak jak się kilka minut nie dzieje w tej chwili w filmie, to już nam się nudzi. Mi też. Nudzi mi się, tak? Pamiętam, jak moja mama poszła na... jak wyszedł pierwszy ojciec chrzestny. To po prostu ona nie mogła patrzeć na to, jak to było krwawe, tak? W tej chwili to właściwie przed dziennikiem nie ma takie filmy lecą, tak? I w zasadzie za bardzo nas to nie rusza. To nie bez tyle latem, że tam pozabijali, tak? Pańską głowę wsadzili do głowy. Tak. No tą głowę to może tak, bo to ekologiczny, nieokoliniczny rzekomo. Nie? Również stąd jest to poszukiwanie niezwykłości, silnych wrażeń, również w religii, w życiu duchowym. A także przeniesienie niektórych akcentów w kierunku świeckim. Właśnie to, co jest teologia sukcesu, jest przykładem takiego przeniesienia potrzeb duchowych na częściowo doczesne. No i mieszanie wiary z religijną, z psychologią, to jest znane zjawisko, taki coaching religijny. Niektóre formy uzdrowień również mają taki charakter. Następnie, od wiary, oczekiwania są jakby inne. Oczekuje się od wiary przede wszystkim polepszenia samopoczucia. Dlatego źle jest odbierane forsowanie norm jakichkolwiek w wierze. Dlatego, że wiara ma mi zapewnić pewien komfort psychiczny, a nie żebym ja był
Ja nie miał komfortu psychicznego, bo na przykład grzeszę, tak? To jest taki syndrom Heroda, jak mu tam tego brata Heroda, jak Jan Chrzciciel mówi tam, że nie wolno ci tam żyć z żoną brata, tak? To on tak go w ogóle chętnie słuchał, ale jak to już mu się nie podobało za bardzo, nie? Szybciutko. Również wpływ kultury masowej. I to też trzeba podzielić na dwie części. Po pierwsze jest ten wpływ świadomy rzeczywiście. Rok 68, rewolucja 68 i masz przez instytucje, szczególnie mocno, wydaje mi się, dotknął mediów. Również w sensie filmów, no Hollywood to jest przysłowiowo, tak? Oczywiście to nie jest tak, że jest jakaś centrala, wydaje mi się, jak tak trochę, że tak powiem, naiwnie, w sensie takiej naiwności pozytywnej. Wielu sądzi, że tam na przykład jest jeden ośrodek masoński, który tym wszystkim steruje. Niestety tak nie jest. To by było za proste. To jest tak, że wytworzyło się pewne środowisko, jak to kiedyś Ziemkiewicz nazwał genialnie RUJ, którzy wiedzą, co należy powiedzieć, żeby dobrze wyjść, tak? Żeby dobrze w tym środowisku być postrzegany. No nie mniej 68 to jest projekt. Tak, oczywiście. No i jest również to nieświadomy wpływ. Nieświadomy w tym sensie, że wystarczy czasami dbać o oglądalność, żeby spłycić potrzeby, prawda? Wstępiać gusto. To taki przykład, nie? Cnotka, prawiczek. To w tej chwili są przekleństwa. Komuś tak powiedzieć, to się obraża, tak? Całkowite odwrócenie znaczeń. Nie? I tak samo takie słowo jak nawracać. Nawracać to jest w zasadzie pejoratywne, jeżeli mówi ty mnie nawracasz, tak? Nawet ktoś taki jak ksiądz Twardowski napisał taką książkę pod tytułem Nie przyszedłem Pana nawracać. Co to jakiś wstyd? Tak? Wygląda na to, że tak. Łapiemy się na to, na tą narrację. Dalej. Niewątpliwie pewnym powodem odejścia od wiary jest również grzech. To, co ja mówiłem wcześniej o tym komforcie, tak? No, jeżeli, kiedy nie żyjesz tak, jak wierzysz, zaczynasz wierzyć tak, jak żyjesz, tak? I to przecież też bardziej po katolicku, każdy powie, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbicza się do światła, tak? Także niewątpliwie tak jest. Oczywiście, co jest najważniejsze? Najważniejsze tutaj w tej dziedzinie są grzechy związane z seksem, ale również z dzietnością i tak dalej, tak? Nie wiem, czy wiecie, że tylko 6% Polek z powodów religijnych nie używa antykoncepcji. 6%, także to jest bardzo, no, bardzo małe. Mała liczba, tak? Tutaj... owszem, jest trudniej, tak, w tej chwili, dlatego, że małżeństwa są później zawierane, tak? I ten celibat trwa przedmałżeński, trwa w okresie takiej największej burzy hormonów, to trzeba przyznać, tak? Nie jest to, nie chcę lekceważyć tego problemu. Dzieci się później poczyna, tak? Jest mniejsza ich liczba, no i jest, no to może akurat pominimy to z tym in vitro. Jest to dobre pojęcie. Słucham? Nie, tak jest in vitro, to jest. Tak, in vitro jest w dużej części, niepłodność jest w dużej części spowodowana wcześniejszym przyjmowaniem środków antykoncepcyjnych. Paradoksalnie, bardzo często również bliźniacze ciąże są spowodowane również antykoncepcją, zwłaszcza hormonami. Może tak. Z drugiej strony jest również świadome działanie pewne, bo popatrzcie, mógłbym sobie pomyśleć tak, że świat ten taki medialny i podobny jest przeciw MPR-owi na przykład, dlatego, że rząd jest nieskuteczny z takich powodów czysto utylitarnych. Ale to nie jest prawda, bo na przykład metody naturalne od prezerwatywy są kilkunastokrotnie bardziej skuteczne. Także wydawało się, dlaczego oni nie powiedzą w ten sposób, że no dobra, katolicy, jak już nie chcą tej koncepcji, to niech
swoje NPR stosują chociaż, nie? Nie, nie ma takiego podejścia, tak? Jest to świadomy element, moim zdaniem, związany z cywilizacją śmierci. Masz na myśli nadtechnologię, tak? Nie, naturalne. Słucham? A naturalne planowanie. Tak, tak. Kolejnym takim krokiem, taką rzeczą pogrzeszności jest również to, że prostota fałszywa, że to nieprawda. Prawda jest prostsza. Natomiast czasami przetłumaczenie prawdy jest trudniejsze niż takie hasło, które jest znośne, które no, jest po prostu prostsze na pierwszy rzut oka, bez zgłębienia się. Tutaj zostanie przy NPL, czy antykoncepcji, czy nawet przy aborcji. Jest tak, już mówiłem, że może pokażę, w tle sobie będzie, nie będę omawiał, ale niech w tle sobie będzie. To jest skuteczność antykoncepcji NPL, tak? Tu to są metody naturalne. Oczywiście kalendarzyk małżeński usuwamy. Mniej więcej 1,30 jest wskaźnik PL na pełnej metody, zaznaczam, naturalnej, tak? Środki hormonalne są lepsze, ale to jest już niewielka różnica między tym a tym, praktycznie, bo wtedy już wchodzi czynnik tego, jak się dobrze stosuje, jak się jest wierny, metodzie i tak dalej. Natomiast popatrzcie, prezerwatywa, to wszystko, to są wysokie wskaźniki PL, czyli na przykład, jeżeli ktoś stosuje prezerwatywę, to 100 kobiet w okresie płodnym w ciągu roku, jak jest stosujący prezerwatywę, 7 zajdzie w ciąży. To nie jest mały współczynnik, ale nie można się z tym przebić, tak? Jeszcze wyraźnie jest z antykoncepcją i aborcją. Jest udowodnione, że dostępność antykoncepcji zwiększa liczbę aborcji. Ale spróbujcie się przebić z takim komunikatem. Każdy mówi, no jak to? No przecież to wystarczy logicznie pomyśleć, że jest odwrotnie, tak? I do tego, żeby przebić się z taką prawdą, trzeba powiedzieć o powodach, dlaczego takie jest otworzenie pewnej moralności, pewnego nastawienia, nie? I mówię tu o tym dlatego, żeby właśnie pokazać jeden z przykładów tego, jak jest prościej wprowadzić fałsz, niż go wytłumaczyć. Ja, no, ktokolwiek próbował działać na nimi apologetyki, do takich tematów jest wiele, prawda? Kolejna sprawa. Tu trochę zahacza o naszą winę, że teoretycznie metody naturalne powinny poprawić sytuację, kiedy je dopuszczono. Tymczasem co się stało? Ponieważ kolejnym takim charakterystycznym tematem jest takie pytanie, no to właściwie dlaczego NPL, a nie antykoncepcja? To jest taka katolicka antykoncepcja. Jaka jest różnica, prawda? I po pierwsze, tego się nie tłumaczy dobrze. Po drugie, w ogóle sama ta kwestia usunęła w cień znacznie ważniejszą kwestię, mianowicie taką, że niezależnie od metody może być antykoncepcją nawet stosowanie NPL-u, jeżeli się na przykład nie chce w ogóle mieć dzieci. Tak? To jest jak najbardziej grzechem. O tym się prawie nie mówi, bo skupiliśmy się na technikaliach, tak? Czy to ma być środek hormonalny, czy to ma być część cokolwiek. No tak, no niestety odpowiedź na takie pytanie, dlaczego NPL jest zwykle taka mniej więcej księży właśnie jak na pytanie nastolatka, czy wolno się całować, czy nie. I teraz spróbujcie otrzymać odpowiedź na takie pytanie, tak? Ja kiedyś próbowałem. Dobrze. Aha, no jeszcze jedno, bardzo ważne. Brak jasnego rozróżnienia między antykoncepcją, która jest wczesnoporonna, a antykoncepcją, która no, po prostu nie dopuszcza do zapłodnienia. Pomimo wszystko są dwa różne grzechy o bardzo różnej wadze, nie? No ale to już poszedłem w tej chwili w boki, tak? To mówiliśmy o tym w kabinecie, nie będę tutaj ten. Kolejnym takim niezależnym od nas tym, to są zmiany nastawienia do autorytetów i nauczania. Odrzucenie autorytetu
zewnętrznego w ogóle. W tej chwili każdy uważa, że szczególnie w dziedzinie moralnej, bo w dziedzinie matematyki to już nie zawsze, ale w dziedzinie moralnej, że każdy jest fachowcem. Tak? W teologii i w moralności każdy jest fachowcem, zrobi to lepiej, bo taką ocenę dokona lepiej niż jakiś autorytet. Według mnie jest absolutyzacja tego, według mnie, moim zdaniem, tak? No moim zdaniem jest przecenione, dlatego że żeby mieć jakieś zdanie na jakiś temat, trzeba mieć jakieś minimalne podstawy tego zdania. Jeżeli się ma zdanie tylko dlatego, że ma się zdanie, to jest ono bezwartościowe, tak? Czasem to jak to usprawiedliwie nie jest, ale to niekoniecznie nawet tak. I tu chciałem powiedzieć, że narzekamy czasem na młodzież, że pewnych rzeczy nie stosuje, tak? Jeżeli chodzi o moralność, ale oni nie poczuwają się do niemoralności, oni po prostu nie są przekonani do normy. Tutaj taki rysuneczek. Popatrzcie, to jest w tej chwili, to jest statystyka, tak? 1% przyzwala na dopuszczenie, na antykoncepcję, na seks przedmałżeński. Co ciekawe, wśród młodzieży mniej osób pozwala na antykoncepcję niż na seks pozamałżeński. To ciekawe bardzo, nie? No ale, ale popatrzcie, jeżeli do niego taką daną. Osoby określające się jako głęboko moralne i bardzo religijne. Popatrzcie, ta różnica nie jest aż taka duża. Ludzie, którzy nie uznają tych rzeczy, oni uznają się jednocześnie za moralnych, a czasem bardzo religijnych, ponieważ nie są przekonani do tych norm. No i jest odwrócenie pouczenia jako normy. Takie zdanie u Wojciecha Jędrzejewskiego i ono jest takie smutne, że Chrystus nie... Ostrzegam nas, żebyśmy się nie ustawiali w sytuacji mistrzów. No, próbowaliśmy. Młodzież nas ustawiła, stała. Zdjęła z tego tronu mistrza, nie? Po prostu mają swoje normy. No i kolejna rzecz, stale motywacje nie działają. To, co mówił tutaj Des, nie? Że w moim pokoleniu, pokoleniu moich rodziców na pewno, ludzie by poszli do kościoła niektórzy, bo są sąsiedzi i tak dalej, tak, środowisko. Zwłaszcza na wsi, a nie tylko. W moim pokoleniu już chyba mało kto, w pokoleniu moich synów może być raczej odwrotnie, tak? Że ktoś nie pójdzie do kościoła, bo się wstydzi, a na pewno na pewno nie jest tak, że ktoś pójdzie i chodzi do kościoła, bo są sąsiedzi, tak? To chyba jakiś kuriozum to był taki przykład. Kolejna sprawa, patriotyzm, tak? Też to jest mówił, tak? Za komuny byli słynni niewierzący, ale praktykujący, nawet Michnik do kościoła przychodzi, nie? Ale jest niepokojące zjawisko w tej chwili, wręcz odwrotne, że część środowisk patriotycznych jest wrogich w stosunku do kościoła. Obraca się w kierunku tam rodzinowierstwa, jakichś takich rzeczy i wręcz no, ta wrogość jest taka zajadła. Nie wszystkie oczywiście, ale sporo. Oczywiście to ta tradycja z rodzica ma jakieś znaczenie, no w końcu Mojżesz śpiewał, tak? Jahwe, Bogiem ojca mego, tak? Będę cię wywyższał, nie? Ale no jednak w tej chwili to nie za bardzo działa, nie? Kolejna sprawa, stare formy już nie działają, znowu wiem, że jest sprzed 20 lat. Należy zatem powoli wyciągnąć chusteczkę i pomachać na pożegnanie tłumu zebranym na odpustach, no wannach, koronacjach i nawiedzeniach. To są gorzkie bardzo słowa, ale oczywiście jest pewna grupa, która takie rzeczy jakby nie przeżywa, ale ta grupa bardzo się już kurczy. Tak? Mi już to nie leżało jako młodzieży. Wszystko przez te sprawy. Dokładnie. Tak? Odpusty nowenny. No i przejdźmy do rzeczy ciekawszych, tak? Powody zależne od kościoła. Uważam, że pierwszym najważniejszą przyczyną jest brak wiary kościoła we własne przesłanie. Widoczny. No, przesłanie się nie będzie tutaj. Jak w piśmie, nie? Jest mowa, że jeśli dom was nie będzie, ktoś będzie się przygotowywał. Przesłuchał jest za dużo.
Nie. Dobrze, jeśli tam bardziej niepewnie ktoś się będzie przygotowywał do bitwy, tak? I to jest prawda, tak? Nie wiem, czy popełniliście ostatnią pretensję lewitów do papieża, że powiedział, że tylko że stare prawo już nie działa, tak? Że to tylko w Chrystusie. Oni złożyli bardzo ostry protest, są pewni swojej wiary, są pewni swojego przesłania, a Watykan odpowiedział, ale szczerze mówiąc, tak bardzo mnie. Również pseudoekumenizm. I nie mówię tu w ogóle o komunizmie, bo w ogóle ekumenizm jest zlegą Kościoła, ale ekumenizm, który się w tej chwili dzieje, który polega na wymianie pewnych praw, albo co gorsza, przyjmowaniu pewnych nauk, jest sprzeczny zarówno służy dokumentami z tym, co Sobór Watykański II rozumiał przez ekumenizm, a także to, co pisał Jan Paweł II o ekumenizmie. Zdecydowanie to nie jest ten ekumenizm katolicki. Tak jakbyśmy stracili pewność, że najlepszą rzeczą, którą może nam się wydarzyć, krajowi i każdemu człowiekowi, to jest chrześcijaństwo. Tak, wiara. No i brak odwagi, tak? Jesteśmy zakrzykiwani, na przykład ktoś nie da chrztu komuś niewierzącemu, że tak powiem, niewierzący rodzice, to zaraz jest wielka w gazetach i to słusznie, bo to jest sprawa tych gazet. Natomiast to, że kuria jeszcze ochrzania tego księdza i wysyła jakoś innego, żeby ochrzcił, to już jest jakieś nieporozumienie, tak? A kilkakrotnie tak było. Tak samo, jeżeli chodzi o komunię polityków, na przykład, którzy mówią, że są katolikami, przystępują do komunii, głosują za aborcją, tak? No, w Stanach kilku biskupów się tutaj wyłamało bardzo pozytywnie. Kolejna sprawa. To kardynał Kaspar, niestety, bo przecież no, wspaniały teolog, ale poszedł w takim kierunku. Miłosierdzia, ale miłosierdzia przed czynem. Czyli nie miłosierdzia dla kogoś, kto zgrzeszy. Dawid się przespał, to i teraz przed Bogiem tam się kaja i przeprasza i tak dalej. Nie mowa o takim miłosierdziu. Kaspar mówi o miłosierdziu dla ludzi, którzy na przykład się rozwiedli i chcą zawrzeć nowy związek małżeński. Tak? Czyli miłosierdzie jakby polegające na odpuszczeniu zasad już przed w ogóle czynem, tak? No to jest oszukiwanie, tak? Podobnie, jeżeli chodzi o odstępców od wiary. Prawda jest taka, kto odchodzi z Kościoła katolickiego, będąc katolikiem, znajduje się w stanie ekstumniki, jeżeli się ochrzci w innym typie. I to jest, tak po prostu jest. Jeżeli my mówimy co innego, że w zasadzie dobrze, że poszedłeś tutaj wszyscy, mam, to oszukujemy tego człowieka. Ale tak ja jest. Nie twierdzę, że on będzie potępiony jeszcze. Tak jest, bo... Co jest, bo? Tak jest, bo Marek do nas nie wierzy, czy mamy jakieś... No, tak mówi Kościół, tak? No, ekskomunika, no to jest... Wybacz, no, to jest ciężka sprawa, tak? No... Tak? Nie mówisz w ogóle. Kolejna sprawa, nie? Dogmat. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Oczywiście, my wiemy, że ten dogmat jest zniuansowany, tak? Są ludzie, którzy są formalnie w Kościele, są tacy, którzy są... poprzez pragnienie, są tacy, którzy zostali zgrzeszeni przez nas katolików i nie są w Kościele i jakby nie ze swojej winy są. Są w tak zwanym błędzie niezawinionym, tak? I o nich nie mówię, tak? Ale co do zasady, nie ma zbawienia poza Kościołem. Tego się nie mówi. To jest strasznie niewygodne. Jeden święty powszechny apostolski. Słucham? Jeden święty, a nie Kościoły. Tak. Dalej. Mamy czkawkę po inkwizycji, bo rzeczywiście ja broniłem inkwizycji w wielu rzeczach, ale no, inkwizycja generalnie się zachowała w wielu rzeczach również. No, powiedzmy, że nie jesteśmy za bardzo dumni. I mamy, Kościół ma pewną czkawkę. Wskutek tego bardzo powoli i niechętnie się stanowczo wypowiada Kościół. Tak? Ja to tak myślę, że to z tego wynika właśnie. Ja dostaję pasję, jak słyszę, że budynek Kościoła mnie on powoli. Skoro tak, popatrzcie, w ciągu te sprawy charyzmatyczne, w ciągu 40 lat, powiedzmy 50, tak, całkowicie przemieniły, że tak powiem, scenę religijną. Na świecie, a również w Kościele katolickim. W zasadzie do dziś nie ma jasnej nauki Kościoła na temat
ja wiem, daru języków polegającego na nieartykułowanych dźwiękach i kilku takich zjawisk, tak? Tutaj akurat nasz episkopat ładnie powoli zaczął działać i to chwała im za to, za tą spowiedź wódkową, za uzdrowienie międzypokoleniowe. No, podejrzewam, że trochę pod wpływem księdza Siemieńskiego, ale no, pewne rzeczy zostały wydane i to jest dobre. No i oczywiście fatalne błędy, tak? Nawet jeżeli ten Mahamama był tam w dobrej wierze. Ja nie wierzę, żeby ktoś tam chciał odprawiać bałwochwalstwo, tak? Ale ilu ludzi z tego powodu albo odstąpiło od kościoła wahających się, albo nie wróciło do kościoła, czy też nie przeszło, było na przykład na drodze z protestantyzmu do kościoła i nagle to ich zahamowało jak taka fanga w noc, nie? Że tu się czci jakieś bożki, tak? Tak jak mówię, nie, to ma to za błąd, nie za złe działanie, niemniej no, ten błąd był fatalny, tak? Zresztą popatrzcie, akomodacja misyjna fajnie, ale po 400 tak, latach w Ameryce Południowej nadal wiara w Ameryce Południowej jest pomieszana z tymi kultami, które tam są, tak? Czyli coś chyba przesadziliśmy trochę z tą akomodacją, tak? Nadal trzeba przynosić do kościoła katolickiego Pachamamy, żeby przyciągnąć tam ludzi, tak? Coś jest nie tak tutaj. I w rezultacie sprawiamy wrażenie, jakby to, co głosimy, nie było aż tak do końca ważne. Ekumenizm, poglacia, wszyscy, tam, tak jakbyśmy nie byli pewni naszego własnego przesłania, naszego własnego, Chrystusowego przesłania. Kolejna sprawa, i to mam za w ogóle najważniejszą wszystkiego. Autentyczność, tak? Bo się zastanawiałem, mówimy wiele o pandemii, że tyle ludzi nie wróciło. Ale oni, pytanie, czy to jest jakiś skutek pandemii, czy to się wyświetliło to, co już było. Tylko, że oni po prostu znaleźli pretekst, żeby nie przyjść potem. Ale tak naprawdę to jest nie było. Przyczyny są częściowo historyczne. Tutaj komunist Czerwony też dużo na ten temat mówił. Kościół był czymś w rodzaju ostoi polskości oczywiście. Do tego potrzebne były duże imprezy, pielgrzymki, jakieś właśnie nawiedzenia i tak dalej. Bo w ten sposób mówiliśmy, tak, mimo wszystko my jesteśmy, a Kościół jest naszym przedstawicielem, tak? Tak mówiły te wielkie rzeczy. Ale nie sprzyjało to takiej pobożności relacyjnej, indywidualnej, pogłębionej, tak? Właśnie, ciekawa kwestia. Czemu w Polsce znaczenie Kościoła wzrosło za komunizmu, a w NSDAP czy Czechach spadło? Zastanawiałeś się kiedyś? Tak. Nie, no właśnie chyba dlatego, że była ta obrona kulturowa, nie? Bo... I Maryjność Ludowa i... No, tutaj... Wyszyńskiego inni nie mieli, no. Po prostu. Żołnierze zewnętrzni, którzy walczyli z komunistami, wtedy komuniści nie mieli czasu, żeby nie tak zwalczać. To jest taki czynnik. Wielu niósł nawet to do sztu dzieci, nie? Podawał jako ojciec wczesny. Nie, po prostu komuniści nie mogli tak się zaangażować w walkę z kościołem, bo walczyli z żołnierzami wyklętymi. To jest bardzo ważny czynnik, że kościół katolicki przetrwał na Białorusi, tam został wycięty w pień. To też prawda. No i w rezultacie również tego samego, Kościół był bardzo utożsamiony z takimi głównymi postaciami właśnie. Kardynał Wyszyński, no potem Jan Paweł II, wcześniej kardynał Chląd, nie? Tak. Natomiast mniej było świadomości, że to my też tak naprawdę tym Kościołem jesteśmy. Tak, no to mówiłem. No i tak, pełne Kościoły wcale nie musiały oznaczać, że nie ma kryzysu wiary, nie? Ortodoksyjność. To nieważne, jak się zmieniała. Znaczy też jest ważne oczywiście, nie? Ale popatrzcie, jak niska jest ta ortodoksyjność, tak? No, katolik tu nie wierzy w życie pozagrobowe. Czyli tu nie wierzy, tak? Bo tu tam nie ma... Czyli to jeszcze jest katolicyzm, tak? To mi się w głowie nie mieści. Tak. To po prostu tam jest, no... Patrzcie, w zmartwychwstanie zmarły wierzy 67% tylko, tak? No to nie wiem. 2/3. Tak, ale to jeszcze nie wszystko. No to... To jeszcze nie wszystko, kochani. Do źródła danych.
odsetek Polaków wierzących jednocześnie wysłuchanie modlitw, grzech pierwotny, zmartwychwstanie, życie pozagrobowe, nieśmiertelność duszy, sąd ostateczny, cuda, piekło i niebo, 33% w ogóle Polaków i 37% wśród wierzących Polaków. Niemożliwe to. Nie? A jeśli odjąć tych, co wierzą, przeznaczenie na reinkarnację duszy zwierząt, zostanie 7% Polaków i 8% wierzących. Ale 8% świętych. Kurczę, nie ma to nie do komunii świętych, tak? 30% jest, no tak chodzi do kościoła, a do komunii przystępuje około 7%. No to Marek, mamy tutaj Marek, właśnie. To nie było, skąd masz te dane? Jakie jest źródło danych? Na dole jest, udostępnię potem. To jest Rafał Kurzewski, on z Polaków to jest sposób badania, on się opada sposób. Popatrzcie, jeszcze jedna ciekawa rzeczy. Jeśli chodzi o akceptację twierdzeń z zakresu astrologii, nie? Czyli tak horoskopy, pana nauki, tam UFO, różne takie, syntetyzmu, wszystkie religie są tak samo dobre i magii, talizmany, najwięcej wśród wszystkich Polaków najwięcej wiary w te rzeczy występuje wśród wierzących. Niewierzący są bardzo sceptyczni. Bo wierzących jest więcej. No i we wszystko, wiesz. No, nie wiara, to są wierzący. Zobaczcie, predestynacja i reinkarnacja. O! Co? Predestynacja? Reinkarnacja. Predestynacja, no to są kabinety. Marku, a ilu rozumie te słowa? To jest predestynacja. To jest drugie przeznaczenie każdego zbawienia do polepienia. Urodzisz się już. Marek, mi się wydaje, że większości Polaków kojarzy się to z destylacją po prostu. To jest destylacja. To by w zasadzie drugie tłumaczyło. Taka predykcja. Tak. Nastąpiło również pogłębianie, to że właśnie ten kościół był taki wielki, te wielkie rzeczy, pogłębienie dystansu pomiędzy wiernym a hierarchami, aż do pogardy. Ksiądz Siemieniewski chyba 2 lub 3 lata temu podawał ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bo tam wiem, że bardzo silnie, bardzo dużo jest konwersji na zielonoświatkowy wizm, ale również na tej, trzeba przyznać. I on mówił, że podążając po tym, widział bardzo wiele takich małych parafii w garażu, gdzie przyjeżdża pastor i organizuje parafię i w te garaże są pełne. Kościoły są duże, katolickie i nie tylko katolickie, również protestanckie są puste, natomiast te garaże są pełne. Nie? No, sporo dewocji, w sumie no, nieautentyczność jest definicją dewocji, chyba się pisze razem, nie? Nieautentyczność. No i co? Objawienia. Prywatne ponad wszystko. Tak? Pismo Święte to tak sobie, ale objawienia prywatne. Oho, taka książka na przykład. 100 prorok dla Polski. A czemu nie 1000? No, przepraszam, z moim telefonem, ale ja myślałem, że go nie będę tylko pokazywał. Ale nie dlatego, że miłosierdzie. Nie jest najważniejsze, że miłosierdzie, tylko dlatego, że ta iskra z Polski wyjdzie, nie? To jest ważne, nie? Polska jest Chrystusem narodów. Mi się to podoba. Tolerowanie samochodów. Popatrzcie, podczas komuny było tak, że wszystko, co nie było materialistyczne, było sojusznikiem. Nawet hinduskie różne wierzenia i tak dalej. U mnie na Wolenie sprzedawano książki o Chiromancji, życie po życiu Buddhego, jakieś hinduskie takie mistyczne rzeczy w kiosku podawiano normalnie. Dlaczego? Bo uważano, że to jest opozycja wobec materializmu, który uważano za jedynego w zasadzie wroga, tak? Tak samo Hamis, przecież ilu duchownych popadło Hamisa. Nie dlatego, że myśleli, że on działa mocą Bożą. Oczywiście nie sądzili, że tam jest ten spirytyzm, to było późniejsze rozeznanie. Ale dlatego, że uważano to za coś, co się sprzeciwia generalnie tej ideologii materialistycznej, nie? Tak. No i tak, to co było siłą, stało się obciążeniem, tak? Demokratycznym wrażeniem, czy też takim jak nasze, ważniejsza jest ta wspólnotowość niż ta taka wielka hierarchiczność. No i właśnie dlatego chyba, kiedy Blachnicki wystąpił z oazą, a właściwie nie kiedy on wystąpił, tylko kiedy potem nastąpiła ta infiltracja protestancka, tak to chyba Jacek kiedyś powiedział, że jak Konrad Mazowiecki trochę zaprosił tych protestantów,
tak chętnie przyjęto z takim entuzjazmem. Dlaczego? Dlatego, że to było autentyczne i tego się nie da zaprzeczyć, tak? I zależnie od tego, czy tam były błędy teologiczne i tak dalej, to było autentyczne i również oazy były autentyczne. I to było ich siłą i powodem, dlaczego tak, dlaczego nie wypracowano katolickiej podobnej metody w pełni, no to... Nie tylko zapraszanie na przykład tych Amerykanów, to było również pewien rodzaj zabezpieczenia, bo jak milicja tam biegała po krzakach za oazowiczami, to oni z kolei dzwonili do Stanów i rozgłaszali to na świat, że biją, że nagłaśniali po prostu sprawę. To prawda. Kolejna sprawa, chociaż też wynikająca troszkę z tych warunków, właśnie jakichś ukształtowaliśmy, bo to nie tylko komunizm, to również rozbiory, nie? Sprowadzenie do rytuału. To znaczy, to jest bardzo delikatna sprawa. Nie chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś się modli w jedności, to robi źle albo nieautentycznie, to nie to chodzi. Komu się nie chce modlić, się modli, to jest dobra rzecz, tak? Nie w tym sensie. Ale na pewno każdy zna taką scenkę właśnie, jak to opisuje. Księża, dzień powszedni i jest msza wieczorna, koncelebracze, tak? No i ksiądz proboszcz wzywał, żeby wszyscy przyszli na odgrzanie, jak najwięcej ludzi i tak dalej. I co się dzieje po tym mszy? Zostawiają jednego nieszczęśnika, który ma dyżur, spośród tych księży, który z ludźmi mówi różaniec, a tych dwóch czysty do domu. Tak? To świadczy o tym, że to nie jest autentyczne nawoływanie. Tak? Oczywiście, tak jak mówiłem, nie zrzucajmy wszystkiego na księży. Tak? Niemniej, no taka sytuacja jest. Procesje. Wiecie, jak wyglądają procesje? Tak, to wiemy. No, ja... Powiem szczerze, że nie chodzę do tego. Dwa lata już nie było widać. Tak? Bo... Też nie, faktycznie. No może ciało było. No, jest to nieautentyczne, tak? Popatrzcie, jaka sprawa, jak informacje o odpustach. Ja nie wiem, chyba ci księża nie wierzą w ten odpust, bo raz na może 5, może na 10 ogłoszeń spotykam się z dokładnym określeniem warunków odpustu. Tak? Tak jest połepka, część się tylko mówi, w dodatku myli się intencje papieskie z intencjami za papieża i paru innych rzeczy, tak? Ale no taką rzecz, drobne niezrozumienie. To ksiądz Napilkowski zwrócił uwagę. Ja wiem, że on nie we wszystkim się wszyscy zgadzają z nim, ja też. Ale chyba też nim jest. Majowe przed Najświętszym Sakramentem. Jaki to ma sens? Zwłaszcza, że w czerwcu, jak jest nabożeństwo do Serca Chrystusa, już nie ma tego wystawienia. Jest. No chyba. Jest. Ja mówię o mojej parafii, tak? Tak? No, trochę jest taka dana, że tutaj jest Najświętszy Sakrament, tutaj jako modlitwy maryjne. Ja nie jestem przeciw modlitwom maryjnym, ale coś już mi zgadza. No, nie? No wiesz, to jest na takiej zasadzie, jak się kobieta modli przed figurą Maryi i słyszy głos Chrystusa, nie? Pierwszy, drugi, trzeci raz w końcu mówi, nie odzywa się z mówiąc z twoją matką, tak? I to tak wygląda, że to tak jest, tak? Maj jest, znaczy czerwiec jest cień maja. Są tak. A teraz popatrzmy z zewnątrz, od strony zbuntowanego nastolatka. Te wszystkie nasze ceremonie, trzy razy powtarzane aklamacje, tak? Śmieszne czapki duchownych, tak? To wszystko jest śmieszne dla nich. To nie buduje autorytetu. Owszem, jeden, są grupy oczywiście, które buduje, zwłaszcza tradycyjnie i tak dalej, ale mówię o szerokim spektrum, tak? Ja teraz na przykład jesteśmy po wojnie albo w ladze, tak, że chodzą tych cylindrach, ja już nie mają pieniędzy, w ogóle są bankrutami, nie? Jedzą pączkę tylko od Litwego, ale w Okulce się śmieją z nich, nie? I tak trochę jesteśmy w takiej sytuacji, nie? I może to jest nawet szlachetne, że oni nas odrzucają, jak widzą, że jesteśmy nieautentyczni. Dużo się mówi o relacji Bogiem, zwłaszcza w odnowie, w takich ruchach. Ja osobiście nie cierpię zwrotu mieć bezpośrednią relację z Bogiem, bo to zgadzam się z ojcem Bocheńskim, że to jest gruba przesada, tak mówić. Bo relacja trzeba spotkać, jeszcze gorzej spotkać Jezusa. Natomiast podoba mi się to słowo mieć doświadczenie Boga. To jest chyba bardziej takie wyważone, adekwatne, tak? No, wybaczcie, ale na tych wszystkich uroczystościach bardzo trudno jest mieć doświadczenie Boga. Dokładnie. Tak. I dlatego takim wielkim dobrem jest, chociaż wiecie, jak ja jestem krytykiem tych charyzmatycznych różnych fiołów.
Ale jak wielką i wspaniałą rzeczą jest ta modlitwa charyzmatyczna, kiedy ludzie całym sercem się modlą, wyrywa mi się ta modlitwa z piersi. Jest to coś, czego szukamy. Tego, to jest wartość, która wnosi odnowę, dla której nie wolno nam, mimo tych wszystkich błędów, jakie odnowa ma, zniszczyć odnowę. No, oczywiście. Tutaj mówiliśmy w konferencji o tym dopuszczeniu do małżeństwa, nie? I to w ogóle dopuszczenie. Ale popatrzcie z bierzmowami. Czyli sakramentem jak? Pożegnanie z Kościołem. Jest Kościołem. Tak? Tak? Ale czemu? A jakich owoców się spodziewamy po udzieleniu sakrament ludziom, wierzącym, nie wierzącym, do końca nie wiadomo, którzy przystępują po to, bo im powiedzieli, że ślubu nie będą mogli katolickie wierzyć. Zresztą ich okłamano, bo można. Tak? Nie wiem. Kompletny brak oczekiwań z ich strony i dlatego nie może być żadnych owoców, tak jak nie ma oczekiwań. No tutaj nie będę czytał, ale to piękny tekst na temat ten cel. Także nie całkiem serio. Mało tego, księża dają sygnał, że to nie jest na serio. Popatrzcie, to jest w liturgii bierzmowania. Biskup się pyta, czy młodzież tak wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia. I kapłan odpowiada, jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. No przecież mają wszystkie podpisy. Tak. Mało tego, u nas był w parafii ksiądz, młody dosyć, który patrząc mnie dopuścił. To było chyba jeszcze za biskupa Błogosławskiego, jeśli dobrze pamiętam. Został osobisty opiekun od biskupa. Za to, że nie dopuścił, oni ewidentnie nawet nie przychodzili na spotkanie, ani nic, tak? Myślę, że byłoby atrakcyjniejsze, gdyby było przywilejem. Tak, zdecydowanie. Znaczy, dobry krok jest to, że już każdy musi się sam zgłosić. To już jest krok we właściwym kierunku, tak? I słuchajcie. No, kiedyś to było. Tylko brakiem wiary w sakrament można wytłumaczyć tak wielkie powodzenie w katolicyzmie tak zwanego chrztu w duchu. Co to jest chrzest w duchu? Znaczy, chrzest w duchu mówię o tym obrzędzie, nie o tym, czym jest w piśmie. To jest coś takiego, co wymyślili ludzie, którzy odrzucili sakramenty, w tym sakrament bierzmowania i wymyślili sobie namiastkę. I teraz my bierzemy tą namiastkę i mówimy, patrzcie, jak to działa, bierzmowanie nie działa. No nie. Tak? Tak, jest mój pogląd z tego, co widzę. A dlaczego nie działa? Bo od bierzmowania nikt niczego nie oczekuje, nie bierze go na serio. A do tego podchodzi na serio, tak? I no, mimo, że sakrament to jest bomba atomowa, to ona nie ma zapalnika. Tutaj granat rzucą i wystarczy. No niestety to prawda. Czyli zamiast przywrócić rangę bierzmowania, przyjmujemy tą namiastkę marną i podejrzaną i z podejrzanych źródeł. Ale co rozumiesz, przywrócić rangę bierzmowania? To są puste słowa. Jak to zrobić? No wiesz, ja nie mam wszystkich rozwiązań, ale na pewno przede wszystkim zaostrzyłbym podchodzenie. Ja nie chcę być legalistą, bo też mi o to chodzi, tak? Ale no nie kpijmy z sakramentu. Zdecydowanie po 18 roku życia. Niech to rzeczywiście będzie ich wybór, decyzja. I wtedy może zadziała. Może tak. W wielu kościołach tak już ma być. Tak. Ale ja tylko jedną rzecz zwrócę uwagę, że kiedyś, parę wieków temu, no jeszcze może 200 lat temu, bierzmowanie było przywilejem. Chłopów nie bierzmowano. Nie, nigdy. Bierzmowano ludzi, którzy się porządnie do tego przygotowali i jak to bierzmowanie otrzymywali, to naprawdę wiązały się z tym pewne uprawnienia. Mogli w kimś być po prostu, pełnić jakąś funkcję. To nie było takie, że po prostu wszystkich brana z Marty. Takie masowe bierzmowanie się zaczęły tak w XIX wieku mniej więcej. Znaczy, tu się z tobą trochę nie zgodzę, bo prawosławni do dzisiaj jeszcze bierzmują dzieci. Zawsze, ale udzielany jest chrzest i bierzmowanie od razu. I taka praktyka w pierwszym kościele też była, prawda? Więc można powiedzieć, bierzmowanie było bardziej masowe kiedyś, i to ludzi mniej świadomych niż dziś. Ale Kościół zachodni właśnie tego rozgraniczenia dokonał,
od Karola Wielkiego mniej więcej, czyli od IX wieku. Czyli można powiedzieć, była to pewnego rodzaju nowinka w pewnym momencie w kościele. Więc pytanie, czy sam fakt, że sakrament bierzmowania daje pewną łaskę, tak samo jak sakrament chrztu daje pewną łaskę, prawda? Jeżeli jesteśmy, zgadzamy się do tego, że można udzielić sakramentu chrztu osobie w sumie nieświadomej, tak jak małe dziecko, licząc na to, że ta łaska tego sakramentu będzie działała i to dziecko wychowywane wie, że będzie tą łaskę powiększało w sobie tego sakramentu, będzie współpracowało z tą łaską, no więc pytanie, czy dla nas argumentem takim właśnie odrzucającym bierzmowanie na przykład młodzieży może być właśnie to, że oni są nieświadomi albo coś w tym stylu. Jest wykonana pewna praca przygotowująca. Zgadzam się z tym, że te słowa, które kapłan wypowiada, że tak, jestem przekonany, że oni się przygotowali, to są raczej na wyrost. Nie powiedziałbym, że to jest kłamstwo, nie? Ale to jest często... Ale wyrost bierzmowania w takiej formie, że na zasadzie przynieść sobie indeksik, bądź sobie, nie wiem, na pięciu różańcach, sześciu jakichś operacjach i tak dalej. Okej, jak to się robi w różnych parafiach, to tak, możemy się zgodzić, że w niektórych parafiach to w ogóle tam się nic nie przygotowuje i ludzie przystępują do bierzmowania, którzy nie powinni przystąpić, nie? To się mogę zgodzić. Są takie prawie, gdzie to bierzmowanie naprawdę ma jakiś sens, prawda? Że ten ksiądz się stara te dzieci przygotować, coś im pokazać i nawet część tych dzieciaków... Angażuje Tomasza do przygotowania na przykład. Akurat nie, ale część tych dzieciaków naprawdę coś z tego wynosi, prawda? Że uważa, że tak, że to było dobre, że zyskali na tym coś od strony religijnej, prawda? Na tym przygotowaniu. Więc nie odrzucałbym tego tak po prostu hurtem, bo nam się wydaje, że co, że sakrament nie zadziała? Nie, na przykład, nie, to nie. Dobrze, ale na przykład to, co powiedziałeś, to jest bomba atomowa, a potem ktoś tam rzuci granat i nagle jest wow, nie? Okej, ale nawet w takich ruchach odnowowych, prawda, w szkole nowej organizacji i tak dalej, raczej się dzisiaj mówi, że ten tak zwany, powiedzmy, chrzest Duchu Świętym, czy jak to kiedyś było nazwane, raczej to jest mówione, że to jest wylanie darów Ducha Świętego, tak. Że te dary, które już dostałeś w sakramencie, tak, ale właśnie o to chodzi, to jest taka kurwa skatowa. A odnowa nie jest już w tej chwili wyznaniowo niepodległa. Niestety jest tak, są silne, silne kontakty ekumeniczne, szczególnie w cudzysłowie, że niestety, ale tutaj... Natomiast bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. No, o wiek się nie będę zbierał, bo nie jestem przede wszystkim specjalistą. Natomiast w fakcie każdy z was wie, ile jest, kto na fora wchodzi, ile jest w tej chwili skrupulantów. Prawda? Straszny wysyp, tak? I dlaczego? Dlatego, że nie ma dojrzałości chrześcijańskiej. Dokładnie tego, co powinno dawać bierzmowanie. Oczywiście to jest również pokłosie tego, że ten nakazowy system trochę do religii, nie lub to, nie lub tamtego, bez tych, tak, ale jednak, tak? Ale tutaj rolę grają też lekcje religii. Jeżeli właśnie chciałem powiedzieć. Młodzież nie rozumie, do czego ten sakrament bierzmowania jest, to później do tego dochodzi, nie wiedzą po prostu, po co to robią. To religii jest szczytowe, jeżeli dobrze pamiętać. Ale jeżeli coś jest takim teatrem, grą i jest w jakiś sposób sygnalizowane, a młodzież jest strasznie autentyczność wyczulona, na nic nie jest tak wyczulona jak na autentyczność, to po prostu nie daje życia, bo nie może, tak? Tak samo jak brak usuwania na przykład kiepskich księży, tak? To również, przynajmniej z kaznodzieństwa, tak? To również oznacza, że w gruncie rzeczy troszczymy się o księży, a nie o tych, do których mówią, tak? Jak u mnie w pracy ktoś za tył, to się go wywala w ogóle, tak? Tak samo jak jeżeli chodzi o skazanie księży pedofilów, tak, i tak dalej. Szeroki temat tutaj też o tym opowiadał, tak? Chociaż może warto jedną rzecz powiedzieć. Niestety jest tak, że jeżeli jakiś ksiądz przez ileś lat, 15 lat, nie wiem, czy molestuje dzieci, czy żyje z kobietą, że tak powiem, i wszyscy parafii o tym wiedzą, bo niektórzy ci chcą wierzyć, wiedzieć i tak dalej. I się nic z tym nie robi. To środowisko nic z tym nie robi, tak? Wiedzą, że codziennie odprawiają mszę świętą, tak? No, to nie ma chyba większego świadectwa nieautentyczności.
I to nie tylko jego, bo jego to jego, zawsze się znajdzie jakiś grzesznik, tak? Ale tego środowiska. No i tak, z drugiej strony są nieautentyczne próby autentyzowania. Nie wiem, wszyscy na pewno znacie zjawisko księdza oazowego najczęściej, który zawsze jest wesoły, ostentacyjnie jest wesoły w Panu, prawda, zawsze i tak dalej. Również to jest nieautentyczne. Młodzież się odrzuca coś takiego, bo widzi, że to jest sztuczne, zwłaszcza jak wesołkuje ksiądz. Wydaje mi się, że również takie inicjatywy jak chrześcijański dar, może nie to, że nie są autentyczne ze strony tych, którzy grają. Bo ci, którzy grają, nie mają wątpliwości, że są autentyczni. Natomiast coś takiego jak chrześcijański rad, ja nie wierzę, żeby ktoś się zorganizował przez to, że będzie słuchał w ogóle radu i usłyszał chrześcijański. To jest dość sztuczne szczepianie, przepraszam. Ale jeżeli to, bo widziałem, że tak spojrzałeś na mnie. No bo są przykłady tak jak Tau. Ja uważam, że to jest forma ewangelizacji i coś w testach mogą zaczynać. Tak jak mówiłem, to jest moje subiektywne spojrzenie. Nie mam obowiązku się z tego zgadzać. Polecam ci posłuchać wiecznego. Natomiast ten cały pseudo-chrześcijański kicz, tak? I muzyczny, i taki powiedzmy estetyczny, to na pewno mogła się wiele powiedzieć na temat kiczu w sztuce chrześcijańskiej, prawda? Niestety chrześcijaństwo, katolicyzm jest bardzo wdzięcznym podłożem do wyrastania kiczu, niestety, tak? Ale to wynika z braku edukacji w seminarium. Bardzo możliwe, na przykład jak jest gotycki kościół i się robi tablice ze styropianu z literami, nie? Również z drugiej strony fałszywe lub puste duchowości. To jest coś takiego, że one są bardzo skuteczne, ale nie prowadzą do tego celu, do którego powinny prowadzić. Tak? Czyli tak jak mówiłem, pogoń za objawieniami prywatnymi. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko objawieniom prywatnym, chociaż sam osobiście tak z dystansem przednoszę, ale one mają swoje miejsce, tak? Pobudzanie do pewnych czynów, do pewnej postawy, do modlitwy i tak dalej, i tak dalej. One nie są po to, żeby nam zmieniać naukę, tak? Nawet nie mogą. No, fenomen lęczewski, prawda? Fenomen tych zapisków lęczewskich. No, to znaczy, jeszcze nie są uznane, nie wiem. Słucham? Pozytywny czy negatywny? No, spotkałam się z taką wręcz historycznym atencją, może tak powiem. A, czytałaś? U nas na forum zaczęli wrzucać i ja się zachwyciłem. No może na super skuteczne modlitwy spojrzę. To znaczy, znowu, ja szanuję na przykład nowennę pompejańską czy coś, ale przyznacie, że w wielu przypadkach jest to praktycznie magiczne podejście do modlitwy. Wręcz takie pytania są, jaką modlitwę, żeby tam coś załatwić, nie? No. Ale zaraz, są to obietnice odmawiania grzańca i tak dalej. Są obietnice, chociaż możemy przy okazji porozmawiać, na przykład pierwsze piątki są przedstawiane zupełnie inaczej niż te obietnice faktycznie są, tak? Także to nie jest do końca tak, że to jest jakiś automat, który działa, nie? Dalej. Odpowiedź pseudo-charyzmatyczna, to nie znaczy wszystko, no? Ale tutaj właśnie mam na myśli pewien wycinek, czyli taka teologia pomyślności, pseudo-cudowność, pseudo-uznawianie, tak? Jest to odpowiedź, to jest bardzo skuteczne, ale niekoniecznie wiedzie we właściwym kierunku. Dalej, odpowiedź pseudo-tradycjonalistyczna, tak? Traktowanie soborów i dokumentów kościelnych, i to właściwie tym od soboru trydenckiego do soboru watykańskiego II, bo wcześniejszy to jest archeologizm, a późniejszy to jest modernizm, nie? Jak starego prawa, tak? Jak Żydzi stare prawo traktują, nie? To jest też odpowiedź, która jest nie do końca wiedzie we właściwym kierunku, tak? No, Mirek Salwowski jest właśnie takim. No właśnie, on jest specyficzny, ale przynajmniej indywidualny, tak? Ma duży wpływ. Ten barbaryzm jego tam. No, barbaryzm. Dosyć mocno tam jest autorytetem, staje się góry nawet. Tak. Ja to tam zawsze. Pan jest diabłami. Rebę taki jest, no. Czy należy uśmiercać księży pedofili od razu, nie? Ktoś przywołał w tym kontekście Archipelag Gułag, że tam są Żenicyna, tam w czasie rewolucji giną tysiące ludzi, nie? A Kościół Prawosławny się zastanawia, jaki król szat, tam się kłócą ostro, nie? I to trochę tak,
Ta odpowiedź pseudo-tradycjonalistyczna jest blisko tego. I wbrew temu, co mówią, bo oni bardzo krytykują emocjonizm odnowy, moim zdaniem duchowość tradycjonalistyczna, pseudo-tradycjonalistyczna, bo są tradycjonaliści tacy porządni, że tak powiem, ta pseudo-tradycjonalistyczna duchowość tak naprawdę jest też oparta na emocjach, tylko że na innych po prostu, innego rodzaju, tak? Na estetycznych emocjach na przykład. Też na takich pseudo-objawieniach, no nie? Takich, że w Watykanie będzie, że diablisko, szatan ogarnie, dlatego trzeba unikać tego Soboru Watykańskiego II. Dużo takich, na takich rzekomych różnego rodzaju objawieniach jest budowana teologia właśnie tradycyjna. Spotkałem się z taką, z czymś takim. No tak, z drugiej strony często autentyczność utożsamia się z emocjami, uczuciami, to trzeba właśnie to zgraniczenie. Są też takie rzeczy, jakie są autentyczne, a nieskuteczne dla młodzieży. Religijność ludowa. Wydaje mi się, że religijność ludowa na pokolenie najmłodsze w sposób bardzo ograniczony działa. Raz, że ona jest niestety, ale słabo skorygowana. Bardzo wielu księży wprowadza elementy religijności ludowej nie dlatego, że je docenia, tylko dlatego, że to jest bardzo wygodne. Bo zawsze się znajdzie jakaś grupaka, przyjdzie i powie, że tak, będziemy coś odmawiali, nie? Ja nie mówię, że to źle, ale jeśli na przykład jest włączaną przy świętej, też się czasem zdarza, to już jest coś, coś nie dobrego. Co to jest RL? Religijność ludowa. PSL. No, z drugiej strony, jak ktoś powiedział, nie zabijajmy koni, skoro nie mamy traktorów, tak? No, ta religijność ludowa uratowała w ciężki czas. Przepraszam, mnie po prostu trzyma od 20 lat definicja księdza Siemieniewskiego z pierwszej tej naszej nadmorskiej sesji. Że jest religijność ludowa i liturgia. I powiedział, odnowa jest religijnością ludową, majowa jest religijnością ludową, neokatechumenat jest religijnością ludową, różaniec jest, tak. Tylko wszystko, co nie jest, wszystko, co nie jest liturgią, jest religijnością ludową. I to mnie trzyma od 20 lat. A teraz oburzająca refleksja, która odnosi do całego kościoła zachodniego przynajmniej. Sakrament. Pamiętacie definicję z przedszkola, tak? Znak widziany, łaski widziany, tak? Co zrobiliśmy z tymi bardzo silnymi znakami? Właśnie, chrzest. Weźmy dwa przykłady. Chrzest i eucharystię. Chrzest. Dlaczego już nie jesteśmy potępieni według Pisma? Dlatego, że umarliśmy. Nie podlegamy już prawu, bo umarliśmy. Umarliśmy dla prawa, a kto umrze, to już po prawo nie obowiązuje, nie? Taka główna symbolika chrztu to jest śmierć i zmartwychwstanie, tak? Zarówno niektórzy jeszcze kiedyś to przytrzymywali od dworu dłużej tamtego gościa, żeby poszedł, że umiera, nie? I teraz coś z tym zrobiliśmy. Może tak, może najpierw zalecenia wczesną chrześcijańskie na ten temat. Przepraszam, o! Z niedawna, tak? Co do chrztu. Chrzcicie w taki sposób. Chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej, tak? Bo było takie przeświadczenie, że dobrym znakiem jest żywa woda, która płynie. Stubień, czy synagog, tak, czy nie? Synagoga. Dalej, jeśli nie masz wody żywej, to już jest, no jak nie wiem, nie? To chrzcij w innej. Jeśli nie masz w zimnej, to chrzcij w ciepłej, w zimnej należy chrzcić. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. To były opcje awaryjne. Marek, ale pierwszy i jedyny domus Ecclesia z zachowanym baptysterium 234 rok. Tak, bardzo wcześnie. Niemieckie, gdzie mogłeś tylko pochylić głowę. Masz rację, zaraz właśnie o tym powiem. Bardzo szybko zrobiliśmy się strasznie wygodni, tak? I zrobiliśmy baptysteria najpierw, tak? U nas w tych, no już tam nie było, ja nie mówię, że sakrament nie jest ważny, żeby to nie było wątpliwości. O, tak, sakrament jest nadal ważny, tylko wyrazistość znaku została zagubiona. Tak? Baptysteria, które już były w tych domach, a potem były w kościołach, były baptysteria, tak? To już nie była woda żywa, ale przynajmniej było zanurzenie, tak? Potem zaczęliśmy je robić bardzo ładne, tak? Te baptysteria. Coś ślicznego, nie? To jest z tym zmysłu, nie? Wschodnia, w tym samym czasie gdzie indziej było inne. A teraz już co?
polewam główkę, tak? I co to ma do śmierci? Przepraszam, widać tu śmierć? A co to dziecko rozumie? Tak, ale są inni również, tak? Poza tym, no, innych dorosłych też się chrzci w ten sposób. Ewentualnie wiadę widziałem taki chrzest, tak? Wiadę? Tak. Wiadę? I znowu, drugi przykład, tak? Przypomnienie sesja belgijska o Eucharystii. Ostatnio wieczorem była sederem, tak? Czyli mszą paschalną. Pascha polegała na tym, że najpierw zabijano jeden człowiek, czyli czy mistrz, czy ojciec rodziny zabijał. Szedł do zabicia do świątyni. Tak, najpierw zabijał, a potem już kapłani zabijali, ale tak czy owak, on jeden w tym uczestniczył. Tak? Zabijał tego baranka, tam palono część, więc ta miła wątka Pana szła do nieba. Bardzo sympatyczna ta wątka. No sympatyczna na pewno, zwłaszcza, bo Flawiusz pisze, że kiedyś było 600 tysięcy wołów, nie? Zwłaszcza sobie, jak to musiał dodać. No pewnie trochę przesada, ale tak słowa, tak? I ale jak rodzina się w to włączała? Przez ofiarę piesiarną. Tak? Czyli przychodziła, ten ojciec przynosił tego baranka i wspólnie spożywali. Tam jeszcze specjalna liturgia była, że tak powiem, cała do tego, tej kolacji, a wcześniej specjalny sposób upieczenia, zresztą na skrzyżowanych rzeczach i tak dalej. Tak? O co chodzi? To była jedna ofiara, nie trzy. To nie była ofiara krwawa, ta palna, palona i pokarmowa. To była jedna ofiara. Oni się wszyscy włączali w ten sposób. I my, sprawując Mszę Świętą, w ten sposób włączamy się w ofiarę Chrystusa. Uczestniczymy w trawie ofierze biesiadnej, która cały czas opiera się na tej śmierci Chrystusa. Tak w uproszczeniu. Tak? I dalej, jeżeli chodzi o samą symbolikę, mamy chleb i mamy wino. Chleb jeden, bo ono tak jak ta pieśń jest, tak? Przecież, że ten chleb jest jeden, chociaż z wielu ziaren jest i tak dalej. Łamany chleb rozdawano, tak? Z tego chleba złamany, tak? Rozdawano, tak? I co myśmy zrobili? Albo sobie koło XI wieku zastąpiliśmy ten jeden łamany chleb prefabrykowanymi małymi kawałkami już. Tak, oczywiście, zrobiliśmy to po to, żeby o to, co mówią teraz te fundyści, bardzo jakieś tradycjonaliści, żeby się nie kruszyło, nie? Żeby się nie kruszyło, żeby było bezpiecznie i żeby było tak ładnie, tak? Ale straciliśmy ten znak, że jest jeden chleb, który jest łamany, tak? Po pierwsze, że to jest chleb, znaczy to jest też chleb, bo to był przeszły chleb, nie? W prawosławiu jest podobnie, to znaczy podobnie, ale też nie ma już jednego chleba. Ale ja się nie martwię, prawosławie, nie? Okay. Ale straciliśmy ten taki wyrazisty znak. Oczywiście Eucharystia jest ważna, tak? Ale to już nie jest ten wyrazisty znak. I tak samo, jeżeli chodzi o wino, tak? Dlaczego pijemy wino krew Chrystusa, skoro nie wolno było pić krwi? Tak? Dlaczego nie wolno było pić krwi? Pamiętacie? Bo nie podlegamy prawo. Bo w krwi jest życie. Szybko się psuło. Tak, tak. We krwi jest życie. Chrystus daje nam swoją krew do picia, daje nam swoje życie. I to jest ten znak, ta wyrazistość znaku. Oczywiście tam jest kupę innych jeszcze krew winogron, to różne rzeczy, to wszyscy znamy. Natomiast w tej chwili, już dość dawno to mówił Jacek, tak? Jacek, że zaniechano nie tylko z powodu epidemii, ale właśnie również z tych powodów takich estetyczno i takiej skrupulatyzmu, żeby przypadkiem coś tam nie padło, czy coś, nie? No nie, no jednak do tego XIV wieku komunia pod dwoma postaciami na zachodzie była prawie wszędzie praktykowana, ale to właśnie ta epidemia jest niestety. Nie, no może ona przeważyła, no od XIV wieku już zaczynamy odchodzić. Ludzie po prostu nie chcieli pić ze wspólnego kielicha, nie chcieli. I w związku z tym Kościół powiedział, jak nie chcą, to im nie dam. No i teraz. Tak, no w każdym razie zniszczono tą wyrazistość znaku, tak? Zostało sakrament, ale zniszczono tą wyrazistość. A propos wyrazistości, poszli ostatnimi laty jeszcze dalej nasi księża i czerwone wino nastąpiły, białe. Żeby się obłusy nie budziły. I jak białe wino ma symbolizować krew Chrystusa? No hosta nie pamiłuj. Cóż, no
Również na przykład pokuty w sakramencie pokuty, która była przecież we wczesnym chrześcijaństwie, może nawet za, nie wiem, może nawet za surowa, ale to było tak, że najpierw się człowiek spowiadał, potem stał przed kościołem i żebrał, żeby się modlili za niego ci, co wchodzą. Właśnie nie stało, bo klęczy oczywiście, tak? Potem tam z tyłu stał, ja muszę wychodzić razem z katechumenami, tak? I po iluś latach dostawał rozgrzeszenie w Wielką Sobotę, tak? Nie wiem, czy aż do tego bym namawiał, ale no niewątpliwie, żeśmy to troszeczkę tak. Przed kościołami miejsca by zabrać. No takie. Tak. Katecheza jako przerwać. Nie będę się znęcał katechezem, już to rozmówimy na ten temat. Ale popatrzcie, zrobiono coś takiego, że miałem taką nadzieję, że katecheza będzie nie tylko formowała tych, którzy są wierzący, którzy normalnie chodzą do kościoła na katechezę tam posadki, ale również będzie ewangelizacją na innych, prawda? Skutek jest taki, że na katechezie są zarówno ci, co chcą, no po prostu są chrześcijanami, są coś. Chrześcijanin to jest na katolika. Że chcą coś wynieść, ale jednocześnie są ci, którzy przychodzą w różnych celach. Pół biedę przychodzą zobaczyć, jak to jest, ale przychodzą ośmieszkować, zadawać trudne pytania i tak dalej. W rezultacie ta katecheza nie daje nic, no to nic, to dobre słowo dla wszystkich. Ale mało daje jednym i drugim. Tak mi się wydaje. Co dziwne, zespół tam do... Władza Kozacelewy, zespół do spraw ewangelizacji, tak? Uważam, że to jest chybiony pomysł. No niestety bardzo trudne to normalną katechezę. Dalej. Czasem się zastanawiam, czy utrzymanie katechezy w szkołach nie ma też aspektu finansowego. Prawdę mówiąc, na pewno. Jest to do utrzymania do księży, tak? Uczymy. No i co jeszcze? Brak apologetyki, słuchajcie. Brak apologetyki również w materiałach katechetycznych, tak? Ale przede wszystkim popatrzcie, kto tu jest? Nie ma sami, no nie mówię, że jest paru teologów, ale generalnie sami hobbyści, tak? Fajnie, że ci hobbyści są, że my jesteśmy kochani, fajnie. Ale tak naprawdę spodziewalibyśmy się, że ci, którzy zostali do tego wykształceni i uformowani, się tym zajmą. Bardzo jest mało księży, którzy chcą i którzy potrafią zrobić apologetykę. No tak, to jest apologetyka, nasza apologetyka często jest wyłącznie obronna, tak? Są zarzuty i mówimy, nie, te zarzuty są nieprawdziwe. Skutek tego wygląda na to, że my w gruncie rzeczy mamy winę, tylko się tłumaczymy, tak? Brak jest jakby zaczepnej apologetyki. Dalsza sprawa, ten wielki taki, wielkie masy, to reprezentowanie Kościoła i narodu przez Kościół spowodowało przywiązanie do grania na emocjach. Trochę nas do tego święty Jan Paweł II przywiązał, bo robił to dobrze, z tym, że no, jego granie było, nie było cyniczne, tak? To było budzenie emocji. Natomiast ja wam powiem szczerze, na trzeci dzień, 3 sierpnia, mimo że cenię bardzo powstańców warszawskich, mam potąd powstania warszawskiego. Tak? Na trzeci dzień po gratyfikacji Wyszyńskiego mam dosyć tematu biskupa Wyszyńskiego. A co dopiero człowiek, który do wiary tak jest, tak jest daleko. W Warszawie to jest do pomyślenia. W Warszawie to nie. Ja myślę, że dlatego właśnie tak dużo młodzieży przyjmuje narrację Jan Paweł II, głupotyś na temat świętego Jana Pawła II, że tak powiem, wymyśla, a oni chętnie to przyjmują, bo w ten sposób mogą się usprawiedliwić, że już nie będą tak. Jeszcze ja? Mój syn był w szkole katolickiej, jeździli po sanktuariach na południu, chłopcy bawili się w liczenie, ile jest pomników Jana Pawła II. To jest pozorność i młodzież jest uczulona na klucze, zwłaszcza, że pomniki są przeważnie kliczowate, powiedzmy, że szczerze, tak? Z Marysią porozmawiaj, bo ona zna autorów. Tak, a my niezrażeni ciągle... To, co już wszyscy mówili od dawna, tak? Niczego nie odkrywam, że zamiast wprowadzać, mówić, wprowadzać to nauczanie, to my ciągle otwieramy miejsce pamięci, pomniki,
jakieś takie audycje typu o ja spotkałem Jana Pawła, ja byłam taka wzruszona, nie? Pięknie, tylko... Minister Czarek uzupełnia tę lukę, no nie lektor. No i kolejna rzecz, udział w życiu publicznym. Nie chcę mówić tu za dużo o kłamie, tak? Wiadomo, że polityka to istotne, bardzo dobro wspólne, a nawet garnet, nie katolik. Ale powiedział właśnie takie zdanie, które mnie uderzyło, że kto myśli, że religia i polityka nie mają nic wspólnego, to nie wie nic ani o religii, ani o polityce. I dużo prawdy w tym jest, tylko że niekoniecznie w tej formie, w jakiej to się odbywa, tak? Kościół, który bierze ślub z partią polityczną, zostaje w domu po najbliższych wyborach, tak? I często bez majątku, tak? Tak powiem, nie mówię o pieniądzach. Tak? Dalej, uroczystości oficjalki. Współczesny człowiek, a zwłaszcza współczesna młodzież, nie cierpi oficjalnych tych. Było w przeszłości takie rzeczy, że ludziom bardzo pięknie się i bardzo ich wzruszały takie oficjalne uroczystości, jak biskup był tak ładnie ubrany i tak tego. W tej chwili chyba to odchodzi ten. Co prawda, ja miałem takie doświadczenie, które nauczyło mnie trochę pokory, bo było na mszy świętej w mojej parafii, to już było ładne parę lat temu, zamiast homilii, takie przedstawienie, aktorka jakaś taka już starsza, mówiła o Maryi i takie jakieś poematy, takie na bardzo wysokim C. Nie? Takie, szczerze mówiąc, dla mnie to było w ogóle niestrawne, mimo o tym, że wolałem homilię, tak? Szedłem taki wkurzony, wracałem z tego i podszedł do mnie mój sąsiad, który miał chyba, ja wiem, 90 lat. I on mówi, Pani Marku, jak ja dzisiaj przeżyłem tę mszę. Jak ja jestem podniesiony, wiesz. Nie? Także też trzeba patrzeć, że nie wszyscy mają jednakową jednak wrażliwość. Natomiast młodzież raczej co do zasady, mało tego, zaangażowanie w te sprawy publiczne, a zwłaszcza na przykład, wiem, otwieranie mostów i tak dalej, powoduje, że młodzież utożsamia Kościół z całą resztę świata polityki, tak? Kościół, politycy, a wszyscy to do kitu, tak? Z instytucją, z korporacją, tak wręcz. Marek, ale nie możesz wycofać Kościoła z przestrzeni publicznej. Ja wiem. Będziesz szedł ręka w rękę z komunistami w tym momencie. Wiesz co, ja nie jestem aż tak odważny, żeby to zaproponować, ale jeżeli widzę, że cała para idzie w to, żeby ksiądz był przy, ja wiem, przy prezydencie na przykład, albo przy jakimś oficjale, przy burmistrzu, powiedzmy, bo nie chcę politykę wchodzić, tak? No, a jednocześnie Kościół boi się poprzeć na przykład ustawę antyaborcyjną ostrą, to wydaje mi się, że jest tu jakieś niezrównoważenie, tak? Zaczynam być właśnie postrzegana nie jako coś takiego, że się chodzi z tymi sztandarami i z różnymi takimi rzeczami. Kościół ma oczywiście tego prawa, ale czy na pewno w sensie ewangelizacyjnym się do Kościoła opłaca, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście. Właśnie, przy czym nie ma większego znaczenia, jaki naprawdę jest ten udział. Bo wszyscy wiemy, że to jest idiotyzm mówić, że w Polsce rządzi Kościół. Tak? Tutaj chyba nie muszę tego tłumaczyć, tak? Ale to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jak jest rzeczywiście wcale. No tak, właśnie o tym mówiłem. No i jeszcze, tutaj już będę zmierzał do brzegu. Chybione formy budowania autorytetu. Oparcie na autorytecie formalnym. To, co kiedyś działało, że ktoś był biskup i słuchaliśmy go, bo to mówił biskup, w tej chwili może być nawet ten. Jeżeli chodzi o również tytuły i tak dalej. Tytuły są postrzegane w tej chwili jako śmieszne, prawdę mówiąc. Przynajmniej wśród młodzieży. Tak? Mnie też takie śmieszne. Nie rozumieją. Mówiąc szczerze, tak? Prałat czy jakiś tam nieprałat. Ale co z tego, że nie rozumieją, jak ich to odstęcza, tak? Ale szczerze mówiąc, te wszystkie tytuły, te tytułowania budzi w młodzieży taki odruch. Zresztą, słuchajcie, no chyba wszyscy znamy przykłady takich bardzo wysokich urzędników kościelnych, urzędników, no, powiedzmy sobie biskupów nawet, tak? Którzy żyją w swojej bańce ludzi, którzy nie sprzeciwią się im, bo wiedzą, że od tego zależy ich kariera,
i myślą, że całe społeczeństwo tak samo myśli. I byłem kiedyś w Radzie Parafialnej mojej parafii i proboszcz przyszedł i mówi, słuchajcie, tutaj biskup każe podać, ile jest alkoholików w parafii, nie? 7? A się, myśmy się zaśmieli, jak jeden mąż, i gość mówi, 7 to jest w moim bloku, tak? No, kolor wojskowy. Nie, 7 to jest w moim bloku, tak? Kompletne oderwanie od realiów, tak? To powoduje. Właśnie. Autorytety formalne stały się antyautorytetami do młodzieży, tak? Młodzież jest nieufna wobec wszystkich organizacji, korporacji i tak dalej. I często to się przenosi na kościół właśnie, bo kościół się tak pozycjonuje troszeczkę. Znaczy w dużej części powiedzmy, tak? No i wreszcie to, co mówił DS, tak? Klerykalizm i co? Genialnie zaznaczyłeś, że klerykalizm to nie jest tylko sprawa duchownych, a nawet nie przede wszystkim sprawa duchownych, tak? To jest sprawa tego, jak podchodzą wierni do księdza, tak? Ojciec Szustak i tacy, oni widzą to, ten problem. Moim zdaniem źle reagują, tak? Ale patrzcie, kto wychodzi z kościoła z powodu księdza, tak naprawdę nim nie był. Prawda? Prawda. Ale widzisz pogardę w tym stwierdzeniu. No. Tak? Lek podmiotowości, paternalistyczny, doktryny podmiotowy stosunek. Ja tutaj ten z was opowiadam, chyba nie wszystkim, jak w moją pierwszą książkę zająłem się klimatu, jeszcze pół biskupów temu to mógł mówić. I przeprowadzałem takiego księdza do specjalnych poluczeń biskupa, takiego funkcyjnego. Ja nawet nie wiem, do jakiej mojej książki. On powiedział, duchownie wszyscy wszystko napisali na ten temat religijny. Nie mam potrzeby, żeby tutaj świecy szkolnie pisali na ten temat. I mnie wyrzucił. Aha. Po tym wszystkim, co mówi się o podmiotowości wiernych, świeckich... A który to rok był? Który to rok był mniej więcej? Z 10 lat temu. Z 10 lat temu. Ja no tak to nie, no. Ja ci powiem, że tam akurat w tej właśnie diecezach na północy to tak jest. Co dalej? Koszaliński chyba nie. Kościół, w sensie instytucje kościelne, są chyba najgorszym pracodawcą w kraju. O, niestety to prawda. Tak są wykorzystywani ci pracownicy. Już nie mówię o organistach, którzy za darmo różne rzeczy mają robić, tak? Zupełnie nie mogę pojąć, dlaczego szefami różnych instytucji są księża, którzy się zostali do znacznie wyższych rzeczy wykształceni, tak? A szczerze mówiąc, świadectwo nie zawsze dają dobre. Chodzi ci o ekonomów diecezjalnych? Nie. Mówimy o takich zwykłych księży, którzy tam coś ten. Dalej, brak wolności w mediach kościelnych. Słuchajcie, jest tak, że oczywiście są marginesy. Jest dworik powszechny, więź z jednej strony, z drugiej strony jest ten tradycjonalistów tam zawsze wierny i tak dalej. Tak? Ale w tych głównego nurtu, w którym kościół ma asystentów i tak dalej, pewnie rzeczy nie wolno mówić. To wszyscy wiedzą. No, na przykład na konkretnych biskupów i tak dalej, tak? Rezultat jest taki, że ponieważ wszyscy wiedzą, że coś jest na rzeczy na niektóre tematy, więc wierzą tym antyklerykałom, którzy oczywiście rozciągają to już na wszystkich księży i demonizują. No tak samo jest z tym, z pedofilią, tak? Przeciętny ksiądz jest dużo rzadziej pedofilem niż przeciętny mężczyzna. I mówisz już o nauczycielach i trenerach, tak? Robotnikach. Tak, również robotnikach i tak dalej. Ale zostało osiągnięte na wszystkich, ponieważ była blokada informacyjna, a jak się wylało, to się wylało szeroko. Tak? O, takie debiazgi, jak mówili na ty i tak dalej, starszych ludzi, to jest inna rzecz, tak? Czy te pedofilia, sprawa pedofilii to same czyny? Nie dajmy się zwariować, zawsze są jacyś grzesznicy i tak dalej, tak? No, jest niepojęte, że wśród księży one są i nie powinniśmy się dziwić. Cały problem jednak jest w tym, jak w Kościół tym zarządza. Nie ma w Kościele czegoś takiego jak zarządzanie kryzysowe, zwłaszcza medialne. Tak? Kompletnie. Każda firma ma kogoś, kto jak straszna rzecz się dzieje w firmie, to kieruje tym, jak tym zarządzać i nie polega na ukrywaniu, bym Boże, tak? Nie, no wiesz, prasowe. Na odkrytych i prawki, a tylko zarządzanie ryzykiem. Z tym ukrywaniem pedofilii ja muszę powiedzieć pewną rzecz. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Dlatego, że jak przychodzą rodzice do
księdza i mówią, że tam syn się skarży, że któryś ksiądz coś tam robił niedobrego z jej synem, powiedzmy, to ksiądz, jedyne co może zrobić, prawdę mówiąc, uczciwy ksiądz, to poradzić im, żeby poszli na policję. Jeżeli nie chcą pójść na policję, to nie powinniśmy mieć do niego pretensji, że on nie pójdzie, bo co ma powiedzieć? Słyszałem, że oni mi powiedzieli. To pierwsze, co spyta policjant, a dlaczego oni nie przyjdą, tak? I będą mieli rację. Także nie wydaje mi się, żeby w tej chwili można było ukrywać coś takiego, tak? Chyba, że rzeczywiście są rodzice, którzy są skłonni no, dla autorytetu księdza poświęcić, poświęcić wątpię, szczerze mówiąc. Przynajmniej teraz, tak? Dlaczego jest teraz problem z ukaraniem? Aha, jeszcze jedno muszę powiedzieć. Ksiądz nie ma, tak, czy nawet biskup, takiego aparatu śledczego jak policja. On może przeprowadzić śledztwo i ma obowiązek nawet, ale szczerze mówiąc, nie ma żadnych narzędzi, żeby wezwać świadków, czy nawet tego, żeby ten ksiądz coś mówił. Jeżeli wszyscy się zatną, to nie ma żadnego ruchu. Dlaczego? Papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że jest coś takiego, że kiedyś było tak, że biskup był naprawdę autorytarny, to jest jakby trochę przeciwne tego, co mówiłeś, w stosunku do księży. Mógł ich odwoływać, powiedzieć według swojego uznania. W tej chwili, to ksiądz Nemczewski na przykład jest przykładem, musi przeprowadzić procedurę prawną, nie zawsze do udowodnienia, i w zasadzie nie można temu księdzu nic zrobić, póki mu nie udowodni karnie, a jak mówiłem, nie ma śledczych żadnych uprawnień, tak? I tuż Kościół się sam wprowadził w ślepowniczkę troszeczkę. Jeśli chodzi o pedofilię, to ja mam taką sytuację, że to było chyba gdzieś na poczcie, albo gdzieś w banku, była taka sytuacja, że taki facet zrobił zdjęcie mojej córce. I moja żona zrobił wielki rabat. I w tej sprawie dyrektorka tej instytucji, chyba to była poczta, ten człowiek czekał, tak, to wszystko było w ten sposób załatwiane, że od razu była zwolniona policja. Policja od razu się tym zajęła, ten człowiek został namierzony i policja powiedziała, będziemy go od razu sprawdzać, czy to nie jest jakaś siatka pedofilii, czy to zdjęcie nie będzie udostępniane. Od razu policja zadziałała. Z miejsca w Jabłonie, tak? U nas. No i to było tak naprawdę, no, ja byłem w szoku, że od razu i policja ma narzędzia sprawdzić, czy ten człowiek nie wziął się na forach pedofilskich, czy to nie jest osoba, która jest ścigana. Od razu z miejsca to było. Policja zajmuje się ściganiem. Był protokół, był policjant, spisywał, świadkowie była ta pani dyrektor. Dane były od razu udostępnione, bez problemu. Dokładnie, także z jednej strony, jak jest tylko jakieś doniesienie do księdza, na księdza od razu wiele osób takich, zwłaszcza dziennikarzy bardziej liberalnych, od razu go wskazuje w tej temat. Jest naprawdę nigdy procent stosunkowo doniesień okazuje się prawdziwy. Z drugiej strony... Przepraszam, tak zastanawiam się, chodzi o pedofilię. W jaki sposób można ukrywać tą pedofilię? Ktoś idzie do księdza, tak, i mówi tą sprawę, ale to przecież zgłasza się na policję, tak? Czy te osoby z tym molestowaniem, z tymi wszystkimi rzeczami poszły na policję, czy nie? Czy ukrywały tak naprawdę tych sprawców? Poszli do księdza, ksiądz ich olał, a oni co? Czekali? Nie poszli na policję? A później, no wielka sprawa, wielcy poszkodowani. Ale pierwszą rzeczą, co się robi, idzie się na policję, spisuje się zeznania i jest sprawa. No proboszcz, to tam to jest konsekwencja. Jest dokumentacja, jest sprawdzone, są dowody, jest do proboszcza i dwóch. Cała procedura. Ja nie rozumiem w ogóle tej całej nagonki, to szczerze mówiąc, bo pracuję w szkole, tak? Wiem, jak to się załatwia. Tak, ale jeżeli ekshibicjonista ganiał na boisku, no wiecie, o co chodzi, no nie? Od razu był rapa, tak naprawdę, no nie? Jeśli sprawa molestowania, od razu była wzywana policja, od razu były ścigane, od razu były listy gończe, tak naprawdę, ogłoszenia w prasie, od razu była reakcja. Łatwo to wytłumaczyć, jak mechanizm działał. To byli ludzie kościoła, tak? Tak. To dziecko było ministrantem na przykład. No. Ten ksiądz był mega autorytetem. Obowiązkiem rodziców dlatego na policję. Sorry, no. Nie. No, nie chodzi się na policję dla skarżyć na swój autorytet. Kogoś się szanuje, kogoś, kto
to jest, wiesz, no... No jest coś też, no. Dlatego idą wyjaśnić, tak? Idą skontrolować, idą spytać, tak? Ale w rękach rodziców. Tak, i rodzice zawiedli tak naprawdę. Nie, tak, ale no, nie ma zgody na nadzorowanie. No przepraszam, no nie zgłosili się, bo się nie czuję. Czy ile razy usłyszeli o tym nakazaniu? Kto? Rodzice, że jak ksiądz molestuje... To nie jest rola kościoła. To jest rola kościoła. W nakazaniu, no. Tak, to jest oczyszczenie. Kazanie to jest wytłumaczenie Słowa Bożego, a nie porady. Nie tylko, kazanie to zawiera sprawy społeczne i dotyczące życia wiernych. Tak, rodzice nie pójdą donosić na księdza, na policję ze względu na uwarunkowania, jakie były w naszym kraju, czyli klerykalizm, z którym duchowni nie walczyli. Rozumiem, tak. Bali się ostracyzmu, bali się społeczności. Znaczy, weźmy pod uwagę, większość z nas jednak jest z tego pokolenia już trochę młodszego, prawda? Pedofilia ostatnio bardzo została, że tak powiem, nagłośniona, ale nie wiem, tam 20, 30 lat temu, 40 lat temu w ogóle się o tym nie mówiło, albo bardzo rzadko. Pamiętacie chyba chór Słowiki, prawda, z Poznania, tak? Nie, to był dramat. To był dramat, ale to też wypłynęło w sumie... Tęczowy music box, nie? Tak, to właśnie, tęczowy music box, nie? To kiedy to wypłynęło? Wtedy, jak to się działo? Rodzice to zgłaszali? Nie zgłaszali. Właśnie, rodzice, ale też z jednej strony pewna nieświadomość, znowu pewne uwarunkowania, może też psychologiczne, że ktoś nie chciał podpaść, prawda, i tak dalej, nic wielkiego się nie dzieje, nieświadomość tego, co się dzieje tak naprawdę, tu jest bardzo dużo uwarunkowań. Mogę się zgodzić, znaczy nie mogę się zgodzić do tego, że księża nie powinien o tym mówić, tak, bo jeśli ksiądz mówi na kazaniu, kradzież jest czymś złym, prawda, i może o tym mówić, nie kradnij. Tak samo, jeśli poruszamy kwestię grzechu, no to pedofilia jest czymś złym, prawda, więc też te tematy powinny być poruszane w dziedzinie moralności, żeby no, ludzi uświadamiać, tak, żeby wiedzieli, jaka jest moralność i mogli... No dobra, no nie mówię o kazaniu, o generalnie nauczaniu, tak, prawda, na tej zasadzie. Moralnego kazania nie słyszałem od lat. No to okej. Okay. Więc tu wydaje mi się, że dużą różnicą jest przede wszystkim ten czas. Jeśli te molestowania działy się 40 lat temu, to w ogóle społecznie to była inna epoka, prawda? I inne podejście ludzi do wielu spraw, po prostu. Dla nas jest to już oczywiste, na przykład, że to się zgłasza na policję, tak mi się wydaje, że to jest oczywiste, ale wydaje mi się, że te 30 lat temu to dla wielu ludzi było zupełnie nieoczywiste. Tak, ale na księdza, a na dyrektora chóru do policji zgłaszać, prawda? To też myślę, że dla wielu ludzi było to nieoczywiste, dziwne. Nie wiem, czy bym czekał na policję. Chociaż to nie chrześcijańskie chyba to. Jeszcze tego. No i tak, jeszcze takie rzeczy, że trzeba jednak przyznać, że było księża pedofili istnieją, bo ukrycie pedofilii lawendowa mafia też prawdopodobnie nie jest prawda. Prawdą jest, że akurat ci pedofile pokazali filmy Sykalskiego byli tajnymi współpracownikami. Tu wracam do tego, co powiedział Bez. Pierwszym takim mocnym brakiem zaufania było zrobienie tej parodii ilustracji, tak? Bo zebrała się komisja i powiedziała, że w zasadzie oprócz tych, co się zgłosili, to żaden nie był. Tak, no przecież to jest traktowanie nas jako idiotów, tak? Jest taka teza, że agenci do seminarium wchodzili, żeby porobić pedofilami i skompromitować Kościół, nie? No bo to było prawda. Może tak było, ale to nie jest tu zagadnieniem w żadnym wypadku, tak? A jaki procent? No nie, no, ale chwileczkę. Nie pocieszamy się, ale tak? Ale jaki procent? Dwóch? No. To mało było to. To znaczy, ale chwileczkę, my nie mówimy teraz o Polsce, ale przecież ta pani Bella, czy jak ona tam, która z Amerykanka, ta komunistka, no to ona mówiła o że rząd sum tam był chyba setki albo tysiące. Inna sprawa, że później księża pedofila homoseksualiści byli przesłani do Rzymu, a w Rzymie zajmowali stanowiska. I to, że ksiądz Oto ma cały czas problem, to nie dlatego, że jest jakiś super kontrowersyjny. No nazwał, że tam jest... Dobra, nie gadać tylko do domowy nienawiści został tak naprawdę. Słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa jak tak zwana fraternia księżowska.
pewne rzeczy, nawet jeżeli ksiądz coś zbroi, nawet jak jest ukarany, to nas traktuje się jako kogoś z zewnątrz, jako niewartych powiadomienia, bo to się dzieje we fraternii księżowskiej. Popatrzcie, w ciągu ostatniego roku Watykan wywalił, powiedzmy sobie tak lapidarnie, 9 biskupów w Polsce. Czy tak naprawdę było ugruntowane stanowisko wobec któregokolwiek z nich tak dokładnie za co wyleci? Nie. Prawda? To było bardzo ogólne. Bo to jest właśnie ten klerykalizm, tak? Że pewne rzeczy dzieją się w naszej fraternii, tak? A jak już słyszę o pochylaniu się z miłosierdziem nad... Z troską nad pedofilem, tak? To można się na nim pochylać z troską w więzieniu, jak siedzi, tak? Natomiast nie polega troska na tym, żeby uwalniać. Popatrzcie, Kościół sobie radził w przeszłości całkiem nieźle. Były dość no naprawdę surowe kary za pedofilię. Nie widzę powodu, dla której teraz miał być inaczej, tak? No i jeszcze jedno. Ostrzegam, że trochę przejaskrawiam, tak? Ale są 3 możliwości, żeby ksiądz był przez biskupa upomniany, tak? Wystąpienie przeciw biskupowi, okazywanie postawy narodowo-konserwatywnej, mienna, tak? Albo ortodoksyjność, czyli odmowa komunii świętej komuś, czy tam na przykład, nie wiem, ślubu, komuś, kto nie powinien go otrzymać. Tak to trochę sarkastycznie to mówię, ale raczej nie zostanie skarcony za ogłoszenie herencji w publikacjach. Patrzcie, profesor Kroniewicz, ile lat głosił herezję, zanim w końcu Watykan nie było ich Dementuję. Nie podasz żadnego dokumentu, w którym Watykan podaje, że herezję głosił. Tak, no takiej osoby nie użyto. Więc Marku, nawet tego nie było, tak? Głoszenie skrajnych głupot, jak ojciec Witko z pamięcią wody na przykład. Dlaczego zbliża się autorytet głoszenia przez głoszenie takich głupot? Tak? Głoszenie czegokolwiek, byleby ludzie przyszli do kościoła, tak? Najpierw wszyscy obcinali kupony od księdza Popiełuszku, tak? A teraz są w desperacji, żeby cokolwiek zrobić. Dopuszczają każde dziwne rzeczy, tak? I no, to znowu wygląda na to, żeby samo przesłanie nie jest dla nas ważne, tak? Giniemy w taktyce. No i wreszcie chyba tolerowanie niewierzących księży. Jeżeli ktoś przez 12 lat odprawia mszę świętą i żyje z kobietą jednocześnie, to albo jest nienormalny, albo jest niewierzący. No, nie widzę trzeciego wyjścia. No, dlaczego mamy... Można mieć bardzo zakłamane sumienie. Oczywiście, że no tak. Może tak, ale tak czy owak nie nadaje się na pasterza, tak? No nie, oczywiście nie. Nie są oni nam w ogóle potrzebni, oni nam przeszkadzają. Przepraszam, że tak mówię ostro. Ale oni nam przeszkadzają. I nie ma się co pochylać. Kościół miał w ogóle powodu ich bronić. Jak ktoś jest pedofilem, po co Kościół ma bronić pedofila? Nie widzę powodu żadnego. Tak? Jak wiele ludzi odeszło z ich powodu, tak? Wiemy, że to nie jest najlepszy powód do odejścia, ale jednak wielu ludzi zostało zgorszonych, tak? Tak jak Jezus mówił do faryzeuszy, że z waszego powodu niewierni bodajże bluźnią imieniu Bożemu, tak? To jest święty Paweł list do... Rzeczywiście, masz rację. No ale tak czy owak, tak? No i wreszcie, brak misyjności. Nie jesteśmy pewni, czy na przykład są do protestantów, czy ich ewangelizować, czy ich nawracać, czy nie na przykład, tak? Żydów. Też jest takie... Ale dla mnie jest najgorsze to, bo trochę bez wspomniał. Mam człowieka, na przykład, przypuśćmy, że mam człowieka, który no, w jakiś sposób do wiary jest zainteresowany. Nie jest wierzącym człowiekiem, ale jest zainteresowany, no chciałby jakoś to. Gdzie mam go przeprowadzić? Na godzinki? Na różaniec? Czy nawet na mszę świętą? Nie. Jedyne miejsce, gdzie można go przeprowadzić, prawdę mówiąc, to do tej tak krytykowanej przeze mnie odnowy charyzmatycznej. No, powiedzmy do szkoły ewangelizacji, to na jedno no, oczywiście, no, w Marku tak. Taka jest prawda. Mogę go posłać na kurs nowego życia, tak? I tyle. Nie ma innego miejsca. Tak? Czyli znowu zresztą amatorzy, tak? Zostajesz już. Nie? A do kursu tak. U mnie w parafii był
jakiś czas temu Wojciechowi w Bilowcu, tylko Wojciecha, nie parafii, nie sensji. I było pod hasłem Wojciechowi jubileusz nową ewangelizacją, bo akurat papież mówił nową ewangelizacji. Polegało to na uroczystościach, tak? Kościół nie jest postrzegany jako misyjny, tak? I teraz tak, każdy młody człowiek chce, nie każdy, ale większość młodych ludzi chce się poświęcić czemuś wielkiemu. Za komuny bardzo często był to Kościół, bo postrzegano to jako coś wielkiego. Udało się przekonać różnym ludziom, że Kościół to nie jest nic wielkiego, wręcz przeciwnie, że wielkie rzeczy to jest ekologia, walka o prawa LGBT i tak dalej, i tak dalej. Młodzi idą w tym kierunku nie dlatego, że są zdemoralizowani, tylko dlatego, że są dobrej woli, chcą uczestniczyć w czymś wielkim. Mylą się, to jest inna sprawa, ale chcą uczestniczyć w tym wielkim. Dopóki nie będziemy dumni, katolik nie będzie dumny ze swojej wiary, dopóki nie będzie zachowywał, ja wiem, czystości przedmałżeńskiej. Tak? Albo będzie z tego dumny, albo będzie się wstydził, bo to prawiczek i nie zachowa. Tak? Znaczy moja córka powiedziała, nie będę się z facetami spotykać, ma 33 lata, wszyscy ode mnie seksu, jestem katoliczką. No ja, mam, ja jako matka tylko mogę tylko co miesiąc na mszę zamendować. Już nie wiem co. A no właśnie, no. No i jeszcze jedna rzecz, parafia. Parafia zakłada pewną wspólnotę terytorialną, tak? Ta wspólnota terytorialna coraz więcej, to już była zresztą o tym mowa, się rwie. Wspólnota wiary niekoniecznie jest w tej chwili terytorialna. Chyba trzeba będzie przemyśleć rolę jakby parafii, bo rzadko kto się realizuje w parafii, tak? Bo to było tak, jak Trynet zrobił parafię jako coś takiego głównego, to było jednocześnie, zwłaszcza na wsi, główne miejsce życia w ogóle społecznego. Tak? W tej chwili to jest raczej nie do pomyślenia, tak? Rozum miasta udało, że powstały te parafie molochy, tak? Znowu wracam do południowej Ameryki, bo tam są badania. Jest olbrzymia ateizacja związana z tym, że jest migracja z wsi do miast. Ludzie się przeprowadzają do miast i odchodzą od Boga, tak? Ale teraz jest odwrotnie po pandemii. Z miast uciekają, na wsi szukają kawałka ziemi. A zwłaszcza, że teraz budownictwo odblokowało. Tak. I zobaczcie, że hierarchia nie jest w tej chwili liderem. Te wielkie akcje, tam jakkolwiek je oceniam, ja nie wchodzę w tej chwili w to. Ale Lużanie, Dobranic, Wielka Pokuta i tak dalej, znaczy pozytywnie też, no? Wielka Pokuta, to wszystko są inicjatywy świeckie, tak? Czasami wręcz wbrew hierarchii robione, tak? Wiecie, kim jest nadzieja? W Niklasie. Tak, jestem zadowolony. Nie, no. Wreszcie zaczynają nas znowu prześladować i kościół nabierze kolory. Mamy piłować. Opiłować, cokolwiek tam będą robić. Słuchaj. Naprawdę jest to nadzieja, tak? Bo tutaj do jednej rzeczy muszę polemizować to SDZ, bo też mówił o tych rzeczach o. O ofercie, tak? I ta oferta oczywiście jest ważna i tak dalej, bo to jest element naszej strategii i powinniśmy to robić. Natomiast tak naprawdę nie powinniśmy w tym chyba nadziei pokonać. Oczywiście to wszystko powinniśmy robić, co kazałeś. Natomiast tak jakby pokoił się, to z tego nie zobaczy. Co Marku? Przez śmierć. Bóg nas będzie tak czy owak, tak? Myślę, że powinniśmy położyć bardziej nadzieję w Bogu niż w naszych strategiach, które powinniśmy robić, bo to jest oczywiście związane z naszą wiarą.